Siemaneczko, wczoraj było zupełnie solo kopiowanie w tym nowym warsztacie. To dzisiaj pokażę dwie metody kopiowania, ale bez tablic iFruta. Pierwsza to będzie nam potrzebny, no najlepiej jak znajomy, najlepiej jak ma ten warsztat tutaj w tym samym miejscu co my. I tutaj tym razem w mobilnym centrum trzymamy auto na straty, znaczy w mobilnym centrum trzymamy auto, które kopiujemy, a w tym warsztacie auto, które tracimy. Albo to są te Deluxe'a kopione przez tam, nie wiem, Bifa albo Frozen Money'a, albo zwykłe darmowe LGR H8. Tu sprawa wygląda tak. Wyjeżdżamy tym autem na zewnątrz i zwyczajnie odsyłamy. Tu widać znajomy, ma w tym samym miejscu klub co ja. Wysiadamy, zwróć pojazd osobisty w mobilnym centrum. Auto, które chcemy kopiować, to wchodzimy w duże pojazdy mobilne. Wzywamy sobie mobilne, wzywamy sobie z mobilnego to auto, które kopiujemy. No tak, na najlepiej Easy Shock, czyli sprowadź pojazd osobisty. No to jest na najszybsze, jeżeli macie znajomego, będzie wam siedział. Nawet nie musi siedzieć, po prostu, nie no, lepiej niech siedzi w tym warsztacie. I tu zwyczajnie wsiadamy do pojazdu, tu jak widać SHLS86 i wjeżdżamy z powrotem do tego warsztatu, czy jak to tam się nazywa, ale nie do siebie, tylko do, no tutaj w tym przypadku do znajomego. Za chwilę pokażę drugą wersję już bez znajomego. Troszkę się będzie różnić, tam już znajomy nam niepotrzebny. Znajomy może robić wtedy w tym samym czasie to, co ja wam pokażę za chwilę. Że tu tylko po prostu wjeżdżamy i tu już nie robimy tego tak, jak to było w tym kopiowaniu solo, że zmieniamy w nim cokolwiek i klikamy start online, odszukaj nową sesję, tylko tutaj zwyczajnie będziemy opuszczać, czyli klikam B lub kółko, B na Xboxie, kółko na PlayStation i opuszczam ten warsztat. Tu jeszcze raz pokazuję, tu są moje blachy iFrutowskie. Po wyjechaniu dostaję tablicę z tego Deluxe, o którym byłem przed chwilą na zewnątrz i je odsyłałem. Tutaj tego tak dobrze nie widać, że one się zmieniają, ale są. Żeby zapisać tą kopię, wystarczy tylko wjechać do mobilki i kopia jest zapisana. Żeby robić kolejne, no to powtarzacie te kroki. Najlepiej sobie podstawić tu mobilne jak najbliżej. Wchodzicie do tego warsztatu, wyjeżdżacie czymś na stratę, odsyłacie, wzywacie znowu ten z mobilnego to auto, które chcecie skopiować i wjeżdżacie do ziomka, wyjeżdżacie znowu do mobilki, macie kolejną kopię i tak w kółko. To jest na, no, bardzo szybko, to się robi, no, tak jak tu widać, wersja 3-minutowa ze znajomym, no bo jest, no, szybciej, naprawdę jest szybciej. Chociaż możecie teraz, tak jak tutaj teraz pokażę, zrobić to na sesji publicznej i tu już wam nie jest potrzebny znajomy, tylko obojętnie jaki randomowy gracz. Zwykły randomowy gracz, który też ma kupiony już ten warsztat. Po prostu otwieracie mapkę, patrzycie gdzie kto co ma, są na szaro. Może ktoś zarejestrowany, a może akurat się wam trafi, że ktoś siedzi, ma garaż, ten warsztat w tym samym miejscu. No wybieracie sobie któryś tam chcecie i robicie to samo. Wchodzicie do klubu. No tu pokazuję. O, chciałem na odwrót to pokazać. No to samo, no, w mobilnym auto do kopiowania, w warsztacie auto na straty. To samo, wchodzicie, wyjeżdżacie, odsyłacie ten pojazd. Wzywacie z mobilnego
pojazd, który chcecie kopiować i udajecie się do obojętnie jakiego klubu, kurde, klubu nocnego chciałem powiedzieć, obojętnie jakiego tego warsztatu pojazdów. Nie musi on być nawet w tym samym miejscu, także to też taki myk, że nie musi mieć znajomy w tym samym miejscu, jeżeli, tak jak tu w pierwszej wersji, no to była najszybsza, jeżeli znajomy ma w tym samym miejscu, no to to idzie naprawdę błyskawicznie. Tu wy zdążycie skopiować auto, je zapisać, dłużej będziecie pewnie czekali na opcję, żeby wam mechanik sprowadził z powrotem pojazd osobisty, niż trwa samo kopiowanie. A to jeżeli tam nie macie znajomych, albo znajomy nie może wam pomóc, bo sam chce sobie robić kopię, czy tam cokolwiek, to pokazuję metodę na sesji publicznej, wybieracie obojętnie jaki randomowy tam warsztat pojazdów i jedziecie do niego i robicie to samo. No wjeżdżacie, wyjeżdżacie, blachy wam się zmieniają, wzywacie mobilkę, i wjeżdżacie i też macie nową kopię, tylko tu jest więcej jeżdżenia, no ale już wtedy nie jest wam potrzebny w ogóle znajomy. Ja tu nie wiedziałem, w które drzwi wjechać. Nie mój klub, to nie wiem, nie mój klub, co ja mam z tym klubem, to też kurde nie wiem. Nie mój warsztat, to nie wiedziałem, gdzie tu, kurde, pod które drzwi wjechać. Ja chciałem jechać do drugiego, ale ten się pojawił na mapie. No i to jest tak samo, tylko że mówię, no tu już nie jest potrzebny wam znajomy, tylko randomowy gracz, który nawet nie wie, że wam pomaga. Także można nazwać tą drugą część kopiowaniem solo. No tylko, że więcej jeżdżenia, no bo trzeba wrócić do swojego klubu. Zależy kto gdzie ma kupione, no właśnie, to zależy też kto gdzie sobie kupił, bo akurat możecie mieć w tym samym miejscu co trzy czwarte graczy na sesji, także to też pójdzie całkiem sprawnie, nie? Także to jest kopiowanie bez tablic iFruitowskich, także tu sobie nie narobicie, tu było widać, właśnie wskoczyły blachy z tego Vigilante, miałem napisane glitch, a mam jakieś tam cyferki, numerki. Że to jest czysta kopia, a nie, że na tych właśnie randomowych teraz cyferkach, numerkach sobie robicie tamtym solo kopiowaniem pełnych kopii. To są brudne kopie, to narobicie sobie tylko problemów typu limit sprzedaży, spadniecie nawet do jednego auta na 30 godzin i płacz świeczki, zaś tylko żyjecie z Bogdanów. Na to zwracajcie uwagę, co kopiujecie, na jakich tablicach. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam, Elo.